I witam was bardzo serdecznie, tu Elspeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry GTA 4. Jestem przy tym przemięzieniu. Okay, Correctional Facility. Co tam? Dobra, oj. Gdzie kuźwa? Jaki małcie zaś, o co chodzi? Halo, o co chodzi? Nie wiem o co. Przepraszam za krzyczało. Tak, teraz mi się mnie wczyta gra. You okay, kid? Yeah, I'm okay. I'm sorry about your brother. Hey, me and Derek had quite a few problems. But he was my brother. And it hurts. Poor fucking bastard. He believed in something once, which is better than me. I'll miss him. How are you? In here? Fine. Time of my life. Goddamn time of my life. What you up for? Oh, a lot of things. Racketeer and armed robbery. A bunch of shit I never did because I was always a well-behaved family man who occasionally liked to drink, but nothing more. Of course. Like us all. Like us all. But the thing is, I think I should make some changes in my life. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong sort. Can you help me do that? It is a final chance at redemption. Look, whatever you want, I will do my best to help. Good. Give Packy a call. He'll explain what, I need guidance with the most. The areas where I have strayed furthest from the path. See ya. Tak musiał dyskretnie. Żeby mu doliczyli. Pewnie mam do... Sam zadzwonię. Ej, bo mnie przejedziesz, gościu. Your brother told me to call you. Jerry wants us to kidnap old man Ancelotti's daughter. Some fake tan, dyed-haired, Guido-loving slut by the name of Grace. She's selling her tasteful pink felter on auto at the moment. Get online, organize a viewing and snatch that bitch. Kabel? On an alleyway off Sacramento. I can do that. You can do anything, Nico. Don't let her on that you're kidnapping her near her place, though. Play along with a test drive for a while and get her out of there. It's a real mobbed up area, and they'll come down on you damn heavy. Aren't you going to help? One of my fucking brothers just got shot, and another one's in the pen. Someone's gotta be with my mom. Że jesteś z internetu. O, nie tędy, droga, pani. Tutaj. Kafejka. Kafejeczka. Ja jakoś nie chodziłam. Minęło mnie ta... faza? Moda? Prędzej moda. Na właśnie na chodzenie do kafejki. No jakoś tak... mech. Bardziej mnie ten, tak jak mówię. Taką największą moją pasją to chyba filmy są. Zawsze były, zawsze będą. Zawsze to się nie zmieni. Znaczy nigdy się to nie zmieni. A to już mnie akurat tata zaszczepił. Filmografią, filmami, całą tą kulturą i tak dalej. No trzeba coś lubić, nie wiem. No nie, no gry się nie skończą, do końca życia mogę grać, wiecie, ten. No ale też trzeba czasem odsapnąć, nie można, ja nie wiem, ja już nie... Ja się starzej, tak, starzej też. Nie wiem, kiedyś może bardziej dałam radę sobie, nie wiem, siąść pograć parę godzin dziennie, ten. Chociaż ostatnio bardziej też się wkręcam w granie, tak ogólnie dla siebie też tam coś tam. No ale no, kiedyś częściej, ten, a potem jak już mój sprzęt był z takiej średniej najeżdża, to też nie bardzo grałam, tylko bardziej oglądałam więcej. No i teraz wyrównałam balans między właśnie graniem a oglądaniem filmów, seriali. Jezus Maria, ja mam listów nieodpisanych. Odpisuj swój telefon. Już zrobiłam, powiedzmy. Naraz, nara. O Boże, tyle życia czekali na wiadomości. Na odpisanie. Kasa czeka. Jasne! Bądź szczupły, rzuć masę.
Dwayne, halo, jadam ci. Było miło. W porządku. Tak. Tyle czasu. Dzwony kościelne, tak. Roman. Okej, okay, to jakieś reklamy. Lepiej sobie... A, to chyba nie to, to ma być motoryzacja. Samochody. I to był różowy. To coś. Dzwoń. A spisał się automatycznie, spisał? Jako córka gangstera. Między 8 a 21, która jest? Za późna. No dobra, no to lecimy, Jimmy. Więc no dobrze jest sobie balansować. Ja wiem, ja... Jak jestem taki... Jezu, brzmisz jakbyś miała kuźwo więcej. Masz. Byś miała, nie wiem, 50. Obucuj się, że bardziej szanuję czasem ten... Podzielić sobie też prywatne życie. Mam też, muszę ogarniać sobie niektóre rzeczy. Ale wolę sobie dzielić. Nie mam ochoty pograć, mam ochotę czasem. Mi się tak zdarza, że nie mam po prostu ochoty, nie wiem, oglądać, no to gram. Nie mam ochoty grać, to oglądam. I to tak czasem, wiesz, że to ten... Czasem naprawdę faktycznie siądę. Ostatnio miałam naprawdę, znaczy dalej mam ochotę oglądać nawet takie... Aha, miałam mówić o tych... Aha, zapomniałam, parę odcinków temu mówiłam o tym, że obejrzałam w końcu dwa takie złe filmy, które po prostu jeden wyłączyłam po 6 minutach, a drugi obejrzałam, ale nie to. I jeszcze mam jedną część mi została, bo to już jakaś nowsza część, nowsza, jakiś taki restart, jakiś coś takiego tego, tych filmów. Zaraz wam powiem, jak kończę gadać, co to za filmy były i czemu tak długo mi... Ja wiedziałam, że to są złe filmy, ale... Ale no, tak wiecie, do zaliczenia to były, że dobra, powiedzmy obejrzałam, chociaż ten pierwszy, tak jak mówię, nie obejrzałam. That is a problem. My personal bodyguard wearing a wire! I raised that kid like he was my own! I beat him like he was my own son! When my son killed himself, Anthony became my son! Now this! The world is a cunt! Where is Anthony? I heard he's wearing a wire! So I freak out! I call him up! He's such a moron, he leaves his cell phone on! So we speak. After he's gone states, of course. I mean, Jesus. What a chump! He freaks out on the phone, and I put the fear of God in him. I think maybe I've talked him out of it. Then, he has a goddamn heart attack on the phone. I'm thinking problem solved. He's dying right in front of my ears. But the asshole lived, and now he's in the Leftwood Hospital under heavy guard! Okay, okay. Of course, he's got you on the fucking tape, too! Of course. So you'll do this for me? So you want me to talk to him? I want you to whack him! And after that, I want you to kill all the other rats I surround myself okay. with! Okay, okay, don't worry. Boże. No, skończyłam, znaczy, no wszystkie. Wiadomo, to jest jakiś fenomen, może nie fenomen, ale często się zdarza, że
Niektóre horrory już jadą po bandzie i następne części nie wiem po co robią, nie, no ale no, bo marka, bo wiecie, wszyscy znają, no to pyknijmy następną część, bo tak. No i serią horrorów, które chcę, jeszcze mi został, tak jak mówię, w zeszłym roku wyszedł Hellraiser, tak już mówię, co to za Hellraiser, że to jest seria filmów. Nie wiem, lubię Pinheada, ale to, co zrobili potem już właśnie te dwie ostatnie, ten Judgment? Jak ten się dwie części nazywały? Pewnie nie będę pamiętać tej złej, czy tej, co skończyłam po 6 minutach oglądać. Revelation? Nie wiem, jakoś coś... Coś w ten deseń. To bronią w ręku, no to nie weszłam z bronią w ręku. I o Jezu, naprawdę, to było takie cringe'owate, takie o... Naprawdę to było złe, najgorsze co w życiu. Cringe. Ja tak, dobra, siądę, obejrzę sobie ten, bo... No, trzeba się zmienić. I tak, no dobra, obejrzę, chcę mieć już to zaliczone, chcę mieć jako, bo ja lubię mieć wszystkie serie zaliczone horrorów, nie wiem, czy to Piątek 13, czy to Koszmaru z ulicy Wiązów i tak dalej, i tak dalej. I został mi jeszcze Hellraiser. I został mi ten nowy, ten... Z panią Pinhead. Jezus Maria. Kobieta. To będzie dziwne. Co mi jeszcze zostało? No, ale na pewno to będzie lepsze niż... Lepsze niż ten. Niż, kurczę, te dwie części. Ta druga część, ten... Judgment Day? Judgment? Coś takiego to się zwało? To... Jezus Maria, co to miało wspólnego? Confidentiality. You can have 1 minute. Co ja mam mu zrobić? Boss? Peg, is that you? I'm sorry. I'm sorry. Shit, Nico. You here to see the boss? He's just this way. Oh, it looks like I messed something up. Sorry about that, Anthony. Nie, wcale nie jest podejrzane. Gościu wszedł i ten. Czy ja w ogóle jakoś wejdę w dobrą stronę? Spierp! Biegnij, kuźwa, bo masz życia i to ułamek sekundy. Ułamek sekundy, dosłownie ułamek sekundy masz życia. Brawo. Czekaj, którędy ja przejadę. Jezu, jak mnie teraz ktoś kropnie raz, to po prostu amen w pacierzu, amen. A amen, koniec misji, początek, znaczy tej samej mam na myśli. Dobra, powinno być okej. Okay. Dobra. Szybko, sprawnie, teraz ja muszę się... najeść. Czy to będzie ostatni? Znaczy, o kurde, miałam jeszcze zrobić tę misję z ludzikami. Ale to na pewno będzie ten... Jakieś jedzonko po drodze bym chciała znaleźć. No więc no złe to było. Revelation to był ten... To, co wyłączyłam po 6 minutach. O, jest. Hot dogi pan sprzedaje. A ten Judgment to tak mówię, no... Głupie to było. Głupie to było. Głupie i więcej nic nie wymyślę. Więc zostawię jeszcze jeden. Nie wiem, ja kiedyś się zastanawiałam, to spoko ten, nad kanałem filmowym, bo mi to też na rękę. Też bym mogła opowiadać o filmach 24 na dobę, no pewnie.
Tak mam, tak mam, tak to zostanie i to się nie zmieni. Więc teraz sobie zapiszę, no i do pewnego jedziemy, chociaż Jimmy jeszcze się pojawił. A tam mam i dzwonić do tej pięknej? Żebym ciuchę też zmieniła. Przy okazji. Więc no, no były w planie. Jeszcze nie wiem, no może kiedyś coś wymyślę. Chodzi o właśnie kanał filmowy. I to też by pojawiał się, nie wiem, jeden odcinek, dwa odcinki tygodniowo, a nie tak jak tutaj tyle, co mamy w tym moim kanale o grach. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra. Koszulę. Zmień mi... O Jezu, nie. Co jest gra... A dobra. Chciałam, że... Długo mu to zajęło. Nie no, buty muszę ubrać, bo kurczę, zaś będzie kaja, że... Ale te... Ale garnitur ubierz. Jedzie po buty. Zobaczymy jeszcze, co tam... Paki? Co paki? Hey, Pack. I had other stuff to do. I'll get on it, all right? I'll speak to you soon. Actually, mam... Ciao. Dobra, zadzwonię do Jezus Maria, kuźba. Pack. I'm calling about the car. Come to my place on Babbitt Drive. You don't sound like the sort of man who drives a pink convertible. Well, I can't resist the bargain. No. No co za kurde, predny. Może kanał z filmami, z nie wiem, z jakimiś lekkimi recenzjami, jakimiś nowinkami, jakimiś takimi rzeczami by bardziej byłby na czasie? Lepszy? Nie wiem. Znaczy, miałam też jeden pomysł. Prawnik przyklepał, potwierdził, że okej. Okay. Ale jedna rzecz mi się popsuła w ten... miała być tak pięknie, jedna rzecz mi się popsuła. No jedna, bo tam druga to okej, okay, to ogarnę, ale tą jedną rzecz... Więc muszę jeszcze się rozkminić ewentualnie. Coś tam, no. Papa, ja nie jestem papa. Papa Smurf. Ale gdzie masz to różowe auto? O Jezu. Tak. The one with the sexy accent. You mind if I take a test drive? You can test drive whatever you want. I love riding in cars. My family's from Italia, you know, somewhere in the south. Why don't you drive towards the south coast? We can enjoy the day. Can we go, please? Hey, there's a bitch! Mam nadzieję, że ją nie... You like the car? I didn't think a manly guy like you would drive something like this. You got a wife or a girlfriend or something? I'm picking this up for a friend. Yeah? What a gentleman! You don't meet guys like you in the city. A gdzie jeszcze gdzieś tam się siedzą zakopani. Gagayama. O Boże. Gracie! Gracie, jedziemy do więzienia, kuźwa! Zacząć się zabierz Gracie do kryjówki. Pa! Pa, kochanie! Zabieram cię! Kotku. Tak. I don't want to hurt you, so remain fucking calm. You! That
To nie było tak, że ona zaczęła potem się bić? No właśnie, ona takie rzeczy będzie robić. Jezus! No to skasuję ci to piękne auto, trzeba mnie nie bić. Ja wiem, kobiet się nie bije, ale... powiedziała kobieta. Ironia. Pięknie! Kuźwa! Głupi bab szturu, widzisz co się zrobiła, kurde? Dobra, bo i tak muszę tego do domu zrobić, bo ona kuźwa mi... wywróciła auto. Super, nie mam auta. Ty oddaj, panie. I zaś muszę jechać tam do niej. Ja. Jestem kijem. Aha, tu jest. Dobrze, że blisko przynajmniej. Dobra. Ej, ja chcę przeskipować chcę. Dziękuję. Dobra. Teraz będę starać się jakoś to... No kurde, wywróciła mi auto. Ja baba. To już nie rozmawiacie? Push it to the limit. There is no such thing as sober in that place. No fucking way. If I stick to booze, it's a miracle. I couldn't get in at first, but now that I know Tony, it isn't a problem. You should calm down one night. I don't know if it would be my scene. I'll tell everyone. Aha, ten Tony. Oil guy or gay Tony. Nie skręcamy? Ej! Ej! Halo! No właśnie, szybciej się nie dało? Nie! Nic? Tatusia, no tak powodzenia. No, za jakiś czas będzie tak robić. Wtedy trzeba chować. Oj, ty, kuźwa, bo cię z... Nie no, nic jej nie można zrobić. Nie ma, żegnam. Boże, drogi, naprawdę, jak teraz się zaś wykapsza... Kuźwa! Ty kuźwa! Nie. Kurwa! Tak, teraz jedę po... Trzeba jej przywalić, kuźwa, i ty... Trzeba było jej nawalić. No, nareszcie! Dziękuję, kurde. Ale ona jest kobietą. O Jezus Maria, kuźwa kobietą. Nie teraz! No nie bardzo.
Auto mi się już kuźwa jara. Zdałoby się zjechać do Pay and Spray. A może wjadę do Pay and Spray. Czy ten Pay and Spray jest tu, czy on jest... Dobra, tu jest. No nie, no jara mi się to auto. Zdałoby mi się ten naprawić. Znaczy, kopci mi się. Jeszcze się nie jara. I policję stracę przy okazji. Nie, już nie jest różowe! O, nie, 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 nie. Zepsułam kolor. Nie ma różowego. Nie no, chodziło o dziewczynę, nie o auto. No. Jest, udało się. There he is. Stevie, dump the car. I'll take this piece of ass. Guys, the beach better be worth the trouble. The pa's got some serious cash. And he pissed off Gerald. That's reason enough for me. Well, he better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off. Auto też zabrali? O, jakie złodzieje. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. Jakieś... Jimmy coś chce? Zobaczymy, co tam, czy ostatnia misja już dla Jimmy'ego, czy jeszcze nie. Gordon has the bitch. I'm done with her. Thanks, Nico. My brother will be a happy man. I'll get things in motion. Be in touch. No, więc jutro sobie pojedziemy do Jimmy'ego, zobaczymy co tam... No, tak mi się wydaje, że chyba ostatnia dla niego. Ale mogę być w płyn. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś stronkach bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z gry GTA 4. Dzięki, cześć.